Dzień dobry. Dziś w menu Dorotki przepis na surówkę z kapusty pekińskiej. Ja ją przygotowuję w zależności od potrzeb albo od ochoty, przeważnie w dwóch wersjach. Pierwsza wersja to jest taka lekka surówka, a druga to jest taka bardziej konkretna i w smaku, i w składzie. Zapraszam Was na film. Zacznę od przygotowania surówki w wersji lekkiej. Co będzie potrzebne? Pół kapusty pekińskiej, jedna spora marchewka, jedno jabłko, dwie łyżki jogurtu i pół łyżeczki soli. Potrzebna będzie jeszcze deska do krojenia, nóż, obieraczka do warzyw, tarka z grubymi oczkami i oczywiście miska, w której będę mogła wymieszać wszystkie składniki. Z kapusty warto zdjąć te brzydkie, zwiędłe i przede wszystkim uszkodzone liście. Taką kapustę kroję na pół. Połówkę wykorzystam oczywiście w drugiej surówce, a tę szatkuję. Najpierw oczywiście ją wzdłuż przekroję na mniejsze części, po to, żeby się wygodniej jadło. Poszatkowaną kapustę przekładam teraz do miski i do miski ścieram na tarce o grubych oczkach wcześniej obraną marchewkę. Również ścieram jabłko, ale tutaj już nie zdejmowałam skórki, ponieważ jest ładna i są to znane mi jabłka, na pewno nie pryskane. Wszystko ze sobą mieszam, doprawiam solą, jogurtem, znowu mieszam. Surówkę przekładam teraz z tej roboczej miski do takiej, w której można ją podać na stół. I gotowe! Do przygotowania drugiej surówki oczywiście użyję drugą połówkę kapusty pekińskiej. Przyda się również marchewka, 100 g kukurydzy, jedna łyżeczka soli, jedna taka spora łyżka majonezu i jedna spora łyżka śmietany, jeden ząbek czosnku i dwie łyżki koperku. Może być również koperek mrożony. Znowu zaczynam od poszatkowania kapusty. Poszatkowaną kapustę przekładam do miski i do miski ścieram obraną marchewkę. Ścieram na grubych oczkach. Do tego przesypuję kukurydzę, koperek, przeciskam czosnek, dodaję majonez, śmietanę i sól. Wszystko ze sobą mieszam. I druga surówka też już jest gotowa. I w ten oto sposób z jednej kapusty pekińskiej możecie zrobić dwie jak różne surówki. Którą wolicie? Właściwie możecie robić je na zmianę, ja tak robię. Jaką byście nie zrobili, a może nawet dwie, życzę Wam smacznego i do zobaczenia.